Praca fizjoterapeuty daje nam możliwość współpracy z wieloma specjalistami z innych dziedzin. Przez to mamy szansę pomagać pacjentom, którzy w innych okolicznościach nie trafiliby do nas, do gabinetu, gdyby właśnie nie polecenie od kogoś obok. Opowiem Ci o ciekawym przypadku pacjenta, którego można powiedzieć intuicyjnie skierował do mnie jego stomatolog. Pacjent na własną rękę szukał pomocy, ponieważ miał dolegliwości w obrębie twarzoczaszki. Dolegliwości były różne, począwszy od szumów usznych, braku wystarczającej ilości łez, zaburzeń wydzielania śliny, suchości w gardle, bólu w obrębie mięśni żuchwy, po najbardziej przeszkadzające w odczuciu pacjenta zaciskanie zębów. Pacjent, opierając się na wiedzy z internetu, wywnioskował, że na pewno ma bruksizm i jedyną pomocą będzie zastosowanie na noc szyny. W tym też celu udał się do znajomego stomatologa z prośbą o dobranie odpowiedniej szyny. Jak już wspomniałam, lekarz po wysłuchaniu i obejrzeniu pacjenta zaproponował najpierw wizytę u fizjoterapeuty. Po dokładnym wywiadzie i ocenie zgłaszanych dolegliwości zastosowałam terapię mającą na celu przede wszystkim rozluźnienie całego przedniego gorsetu. Techniki naprawdę niezwykle delikatne, po to, aby móc zastymulować organizm do podjęcia samodzielnej pracy. Czasami nie potrzeba dużo, aby nasz organizm przypomniał sobie, jak powinien dobrze działać. Już po pierwszej wizycie nieznacznie uruchomiła się praca zarówno ślinianek, jak i gruczołów łzowych. Obecnie pacjent nie potrzebuje już pomocy ani mojej, ani stomatologa. Zachęcam Cię do współpracy z innymi specjalistami. Naprawdę warto. Powodzenia!